Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hearthstone. Jak widzicie na ekranie, jestem właśnie przed, mam nadzieję, ostatnią grą na tej arence. Gram sobie magiem, 11-1 jak na razie. Taki wynik udało mi się uzyskać. Niestety jedna przegrana po drodze była, więc nie będzie The Dream 12-0, no ale myślę, że i tak jest całkiem nie najgorzej. Co ciekawe, jeżeli chodzi o tą talię, to nie mamy żadnego czaru obszarowego. Nie mam ani Flamestrike'a, ani Blizzarda, ani Arcane Explosion, ani Cone of Cold. Nie mam totalnie nic. Natomiast mam Pyroblasta. Oprócz Pyroblasta mam dwa Firebole. Większość gier starałem się do tej pory iść właśnie w kontrolę stołu i w to, żeby zostawić sobie przeciwnika na tego Pyroblasta, jak tam go w końcu wyciągnę. No i też miałem taką dość ciekawą sytuację, jak widzicie, nie wiem, czy to widać? Widać, nie widać. Jest piąta rano, więc zarywam sobie kolejną nockę. Natomiast nie jest zbyt dużo przeciwników na arenę. I miałem tak, że grałem dwa razy na tego samego gościa i dwa razy z nim wygrałem. A przed nim grałem na jednego typa, z którym grałem też przed chwilą i też obydwie te gry wygrałem, więc wydaje mi się, że w ciągu ostatnich czterech gier wyrzuciłem dwóch typów z areny, którzy mieli podobne wyniki. No niestety, tak to czasem bywa. Także postanowiłem nagrać dla was ostatni albo przedostatni i ostatni pojedynek na tej arenie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Potem obejrzymy sobie, jakie tam nagrody uda się tym razem dostać. Także szukamy gry, jak widać, i zobaczymy, kogo nam tutaj wyszuka jako, mam nadzieję, pana bossa. Ostatnio dość długo szukało, więc może to chwilkę potrwać. No, tak jak wspominałem, jest dość ciężko, dlatego też, w sensie, dość ciężko na zasadzie, nie ma zbyt dużo osób, które grają o tej godzinie. Pewnie. Znaczy, może i są, ale nie doszły tak daleko. No, coś znalazł. Hunter. Okej. Arcane Missile sobie zostawimy. Panterę. Nie. Wolę mieć coś za dwa. O, no, niedobrze. Druga tura, trzecia, czwarta? Tak, jedną kartę tylko wymienił, czyli coś tam pewnie ma. Chociaż tego gluta może warto by było zatrzymać w przypadku, gdyby miał broń. To jest coś prawdopodobne. No zobaczymy. Mogę w drugiej turze zagrać po prostu Hero Power i w trzeciej z monetą któregoś z dropów na cztery. A, myślę, że tak robimy. Zostawię sobie tego gluta, to jest mój jedyny w tej talii. Miałem tego korsarza, co psuje bronię. No a nie, oczywiście nie mam Harrisona Jonesa. Chciałem powiedzieć Harrisona Forda. Charger? O kurwa, szok. No dobra. Zrobimy tak. W gruncie rzeczy jego 2-4 niespecjalnie coś może nie zaszkodzić. Może oczywiście zdjąć 2 punkty życia na tej chochlik-miszczyni. Ale mam tajemne pociski. W zasadzie jakby pod to było zagranie. Piena, no tą pienę trzeba by skasować. Czym prędzej. Jak znam życie, to on będzie walić w ryło. No. Dobrze. Czyli teraz tak. To szarżuje najpierw tu koń. Tu pociski. Bardziej mi zależało na zabiciu Sempa niż na oka. Oka mogę zabić w zasadzie. No może nie w dowolnym momencie, ale
A się trzeba będzie siepnąć tym fireballem. Chyba, że zrobimy tak. No, w sumie. Jaki jest najgorszy przypadek? Taki, że on ma wybuchowy strzał. Czy nie, w sumie wystarczy mu kilka mand. Tam rozkaz. Haha, masz broń. I im dziwko przebrzydła. Z drugiej strony, chyba zagram za dużo więcej tylko. A, no, oczywiście, dlaczego by nie? To mi się już bardzo podoba. Dobrze, czyli to tak. 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 W ten sposób w zasadzie zmuszam go do tego, żeby jakiegoś trajda tutaj zrobił. Ogólnie zabiję to moje 3-2. Mam jednego tego sierżanta. Ale wiesz, że walenie mnie wyja. No właśnie, nic się nie da. A nie jest taki głupi, jak się wydawał na początku. Dobra. Szczęście top deck. Prawda, ten krasnolud miał w sumie 2 za 1, bo zabił mojego Bluta i Murloka. Poniekąd wychodzi na to samo, bo mój Blut zabił jego broń. Mamy dobry cel dla Frostbolta. Na pewno idzie tu, to na pewno idzie tu. Mam dwie te harpie. One nie są jakieś może najwybitniejsze, ale dają radę. I on ma kart 5. Problem trochę. Nie, to nie będzie problem, ukrył się rzeczy. Ach, kurwa, ale ja jestem tępy. Teraz wybuchowa pułapka trochę mnie zabije bardzo. Ale jestem, kurwa, głupi. Trzeba było zabić tego sępa najpierw. Trzeba mieć te hałas, no też fajnie. Nie będę sobie żałować. Poszły dwa firebole. Już nie mam żadnego w talii, po prostu jeden crossbolt. Mam jeszcze jednego w talii. Mam pyro. To jedyny sensowny czar, który mi zostało. Kurwa mać, czy on się może odjebać z tą szarżą? Jestem martwy w dwie tury. No nie, jestem martwy w następnej turze. Kurwa mać. Za każdym razem, jak dochodzę do tych jebanych 11 zwycięstw, chcę wam pokazać. Dobra, zaraz. Czy jest jakikolwiek, kurwa, sposób, żeby to przeżyć? Nie. Chyba? No to jest pewnie wybuchowa pułapka. Za dużo szarży, za dużo kurwa wszystkiego. Te dwa razy Unleash the Hound, Sergeant Commandera z tak,
Animal z kompaniona trafił, kurwa, Chargera za drugim razem. Za dużo. Nie potrafię tyle zabić naraz. Szczególnie jak moim pierwszym zagraniem jest masterka trzeciej turze. No trudno. No nic, mamy 11-2, jeszcze możemy dobić do 12. Także nie ma co się stresować, byle to nie był ten sam typ. Kurwa, mać ten sam typ. Tak a propos tego, że się trafia ciągle na tych samych. No dobrze, trudno. Aha, no tak, to jest dokładnie to, co chciałem dodać. Czy ja nie mógłbym mieć mana Wyrma z tymi 0-2 małymi tauntami? I z tajemnymi pociskami. No. I z coinem. Charger. Aha, no też mam. We must cleanse the Sunwell. No, zobaczymy, czy ma wybuchową pułapkę. O kurwa, niemożliwe. Co? Na ten pomysł. Castingo! Yes! To mi, jak widać, nie zadziała. Chociaż? Nie. No cóż, pusty. Natura jest szósta. Pewnie i tak skończy się na tym. 2-4 punkty, uważam, co tego zrobić. O! Jakiś cel do zjedzenia. Też mógłbym to cieszyć po prostu zajebać. No. Your magic shall not save you. Animal kapłania. Nie. Też fajne. Die, mage. Okej. Co za kurwa przygód. Jedenaście, trzynaście, czternaście. No tak, dobrze, zajebiście. Oczywiście, że to miałeś na za każdym razem na ręku, bo przecież czemu by nie?
Gratuluję, jesteś kurwa tak wybitny. Dobra, 5, 6, 7, 8, 10. Czyli tak mnie zajebał, bo ma Ardent Commandera, żeby się zabić. Teraz ma 2, 3, 4, 5, 7. Kupuję mu 6. Czyli co? Direwolf Alpha? I Animal Companion. Nie, będziesz tradować, Boże. Tyle wygrać. Co idiota. No i wryja. No oczywiście, kurwa. Gratuluję. Jesteś debilem. Pyro, błagam. Kurwa mać. Ja pierdolę. Jak mnie to wkurwia. No super, kurwa. No i piście. Jest naprawdę, kurwa, super. Prawda. Zesrałem się, to szczęście. No i piszcie, zobaczmy, kurwa, perfekcyjne nagrody z tej jebanej ale. Jedna złota, jedna zwykła, 60 pyłku i 150 złota. Nie, kurwa, wow, tylko jedna gówniana złota karta. Super, kurwa. Dobra, jebać to. Mam nadzieję, że się podoba.